czwartym rozdziale listu Pawła do Galacjan od 27 wersetu widzimy akcenty położone na radość i to widać między innymi w wersecie Galacjan 4:27. Albowiem napisano: rozwesel się niepłodna, która nie rodzisz, porwij się, a zawołaj, która nie pracujesz w porodzeniu, bo ta opuszczona wiele ma dziatek, więcej niż ta, która ma męża. Czyli widzimy wyraźnie, że jest napisane, aby radowała się ta, która jest niepłodna, ta, która nie rodzi, aby wydała okrzyk radości i weseliła się głośno ta, która nie zna bólów porodowych, bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża. Ziemska Jerozolima i jej mieszkańcy, czyli dzieci, chlubiący się prawem mojżeszowym, właśnie z tego powodu popadli w niewolę, a samo miasto opustoszało. Jednak apostoł Paweł cytuje w tym miejscu proroka Izajasza, aby udowodnić, że Jerozolima została na powrót zaludniona mieszkańcami, czyli dziećmi, których liczba znacznie przerosła liczbę dzieci za czasów, gdy miasto uważane było za stolicę Bożą na ziemi, będącą w centrum Bożego zainteresowania i Bożych zamierzeń. Czyż nie pokazuje nam to, że to samo miasto, które tak drastycznie zawiniło poprzez odrzucenie i ukrzyżowanie Syna Bożego, stało się jednocześnie źródłem, z którego Ewangelia cudownej łaski Bożej rozprzestrzeniła się we wszystkich kierunkach świata? Sam Pan Jezus Chrystus powiedział do apostołów przed Jego wniebowstąpieniem: począwszy od Jerozolimy, w imię Jego, to znaczy Chrystusa, ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Tak czytamy w Ewangelii Łukasza, 24 rozdział, 47 werset. Śledząc dalej wypowiedzi apostoła Pawła w liście do Galacjan, 4 rozdział od 28 do 31 wersetu, zauważamy: my tedy, bracia, tak jako Izaak jesteśmy dziadkami obietnicy, ale jako na on czas ten, który był się urodził według ciała, prześladował tego, który się był urodził według ducha, tak się dzieje i teraz. Ale co mówi Pismo? Wyrzuć niewolnicę i jej syna, albowiem nie będzie dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. Tak, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej. Czyli widzimy tutaj, apostoł Paweł kładzie nacisk, aby bracia, podobnie jak Izaak, uważali się za dzieci obietnicy. I podnosi kwestię tego, że kiedyś było tak, że ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha, tak teraz podobnie. Ale powołując się na Pismo Święte, gdzie było napisane: wypędź niewolnicę i syna jej, bo nie będzie dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej i dlatego bracia nie są dziećmi niewolnicy, lecz wolnej. Apostoł jeszcze raz odnosi się do użytego przez siebie poprzednio porównania. Teraz apostoł Paweł stwierdza, że wierzący są obecnie dziećmi obietnicy, jak kiedyś Izaak. Paweł pokazuje jeszcze jedno podobieństwo pomiędzy życiem Izaaka a życiem wierzących z czasu łaski. Gdy Izaak podrósł, był narażony na przykrości i drwiny ze strony Izmaela. Podobnie i dzisiaj ci, którzy są zrodzeni z ciała w niewoli zakonu prawa mojżeszowego, będą prześladować wszystkich, którzy są zrodzeni z ducha wolności łaski. Ciało i duch są w nieustannej opozycji względem siebie. Tak było już w domu Abrahama i tak jest dzisiaj w świecie,
I tak samo w sercu każdego wierzącego, o czym możemy przeczytać w Galacjan 5 rozdział 17 werset, albowiem ciało podąża, pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te rzeczy są sobie przeciwne, abyście nie to, co chcecie, czynili. Z tego powodu religijni Żydzi prześladowali apostoła Pawła. Przymierze i stan niewoli zobrazowany w niewolnicy Hagar i jej synu Izmaelu zakończył się. Wypędź niewolnicę i syna jej. Nie jesteśmy więc synami niewolnicy, ale jesteśmy synami wolnej.